Romantyczny SMS, dane klientów czy mapa planowanych ataków to różne rodzaje informacji, które powinny pozostać tajne. Jednym ze sposobów zabezpieczenia wiadomości jest jej zaszyfrowanie. Gdy Alicja i Bruno rozmawiają przez telefon, sygnał z wiadomością jest emitowany we wszystkich kierunkach, więc teoretycznie każdy, kto posiada komórkę, mógłby odczytać ich wiadomość. Na szczęście dane przesyłane przez sieć telefoniczną są już zaszyfrowane, dzięki czemu tylko jeden ustalony odbiorca jest w stanie je odkodować. Dzieje się tak, ponieważ wiadomość dźwiękowa zrozumiała dla człowieka jest przez telefon zamieniana na ciąg zer i jedynek. Równocześnie generowany jest binarny klucz, czyli dodatkowa tajna informacja wykorzystywana do szyfrowania. Wykonując na wiadomości i kluczu określone matematyczne operacje, uzyskujemy zaszyfrowaną wiadomość. Teraz, nawet jeśli trafi ona do wielu odbiorców, tylko ten, kto posiada odpowiedni klucz i zna sposób szyfrowania, może ją odkodować. Istnieje wiele bezpiecznych, niemożliwych do złamania sposobów szyfrowania, ale aby z nich skorzystać, obie strony muszą znać wspólny klucz. Prowadzi to do poważnego problemu. Jeśli istnieje możliwość fizycznego spotkania, Alicja może w cztery oczy uzgodnić klucz z Brunem. Sprawa komplikuje się jednak, gdy zachodzi potrzeba przekazania klucza na odległość. Wpadamy wtedy w błędne koło. Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, musimy mieć wspólny klucz. Aby mieć wspólny klucz, musimy go wysłać w zaszyfrowanej wiadomości. Na szczęście problem ten został rozwiązany przez kwantową dystrybucję klucza. Istnieją metody generowania klucza tak, aby pojawił się on niemal jednocześnie u Alicji i Bruna, nawet jeśli znajdują się oni po przeciwnych stronach kuli ziemskiej. Wiele z tych metod opiera się na mechanice kwantowej. Dzisiaj omówimy jedną z najprostszych metod, znaną jako protokół BB84. W procesie tym wykorzystuje się lasery, polaryzatory i maszyny losujące, więc zanim do niego przejdziemy, musimy wyjaśnić kilka zagadnień z fizyki. Światło to rozchodzące się w przestrzeni oscylacje pola elektrycznego i magnetycznego. Kierunki drgań tych pól są prostopadłe do siebie nawzajem oraz do kierunku rozchodzenia się fali. Kierunek wektora pola elektrycznego to kierunek polaryzacji światła. Światło składające się z fal o przypadkowych kierunkach polaryzacji nazywamy niespolaryzowanym. Takie światło emituje na przykład żarówka. Fala biegnąca wzdłuż osi Z może być spolaryzowana w dowolnym kierunku leżącym w płaszczyźnie X, Y. Takie światło można łatwo spolaryzować, czyli wybrać jeden kierunek polaryzacji, na przykład dzięki wykorzystaniu polaryzatora. Jest to urządzenie optyczne, które przepuszcza światło w zależności od kąta między kierunkiem polaryzacji a osią polaryzatora. Światło spolaryzowane pionowo będzie w całości przepuszczane przez polaryzator o osi pionowej. Ten sam polaryzator całkowicie zatrzyma światło spolaryzowane poziomo. Natomiast światło o polaryzacji 45 lub minus 45 stopni będzie w połowie przepuszczane przez polaryzator pionowy. Gdy obrócimy polaryzator o 45 stopni, światło spolaryzowane pionowo lub poziomo będzie przepuszczane w połowie. Światło ma jednak nie tylko naturę falową, ale także korpuskularną, czyli cząsteczkową. Cząsteczki światła nazywamy fotonami i im również przypisujemy polaryzację. Foton o polaryzacji pionowej na 100% przejdzie przez polaryzator o pionowej osi, a na pewno nie przejdzie przez polaryzator ustawiony poziomo. A co z fotonem o polaryzacji ukośnej? Nie możemy już powiedzieć, że część światła przejdzie, bo foton jest niepodzielny. W takiej sytuacji przejdzie on z prawdopodobieństwem 50%. Dlatego, rejestrując za polaryzatorem pionowym foton, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy miał on polaryzację pionową, a może 45 stopni lub minus 45 stopni. Wiemy tylko, że na pewno nie był to foton o polaryzacji poziomej. Wróćmy teraz do kryptografii kwantowej. W 1984 roku Charles Bennett oraz Jill Brassard wymyślili, jak użyć polaryzatorów, laserów i mechaniki kwantowej do generowania kluczy szyfrujących. Ich metoda, nazwana protokołem BB84, przy poprawnym wykonaniu pozwala przekazywać kody zdalnie bez ryzyka podsłuchu.
Wyobraźmy sobie, że Alicja chce przekazać tajną wiadomość Brunowi. Aby to zrobić, muszą najpierw uzgodnić klucz, na przykład używając wspomnianego przed chwilą protokołu. Alicja ma specjalny laser, dzięki któremu może wysyłać pojedyncze fotony. Potrafi również dokładnie sterować polaryzacją każdego z nich poprzez obracanie swojego polaryzatora. Każdy foton może mieć jedną z czterech polaryzacji – pionową lub poziomą oraz diagonalną i antydiagonalną. Umówmy się, że fotony o polaryzacji pionowej lub poziomej będziemy nazywać fotonami z bazy prostej, a pozostałe dwa z bazy skośnej. Bruno z kolei ma urządzenie składające się z polaryzatora pełniącego tu rolę filtra oraz detektora pojedynczych fotonów. Pozwala ono Brunowi sprawdzać polaryzację nadlatujących cząstek. Jak mogliśmy zobaczyć wcześniej, foton w zależności od polaryzacji może przejść przez filtr z określonym prawdopodobieństwem, co Bruno zaobserwuje jako chwilowy skok napięcia na detektorze. Przyjrzyjmy się teraz samemu protokołowi. Na początku zarówno Alicja, jak i Bruno losują polaryzację. Załóżmy teraz, że obydwoje wylosowali pionowy kierunek polaryzatorów. Przy takim ustawieniu foton wysyłany przez Alicję bez zakłóceń przechodzi przez polaryzator Bruna i trafia do detektora. Sytuacja wyglądać będzie zupełnie inaczej, jeśli Bruno wylosuje poziomą polaryzację. Teraz wysłany przez Alicję foton zostanie zatrzymany przez jego polaryzator. Widzimy, że jeśli Alicja wysyła foton spolaryzowany w bazie prostej i w tej samej bazie prowadzi pomiar Bruno, to agent może łatwo sprawdzić, w jaki sposób jego partnerka ustawiła swoją maszynę. Oczywiście Alicja może wygenerować również foton spolaryzowany skośnie. Gdy taki foton dotrze do polaryzatora Bruna, to w połowie przypadków zostanie pochłonięty, a w połowie zarejestrowany. W tej sytuacji Bruno nie jest w stanie określić, czy właśnie otrzymał foton pionowy, czy jeden z dwóch ukośnych. Sytuacja nie zmieni się, jeśli Alicja obróci polaryzator o 45 stopni od pionu, ale w drugą stronę. Protokół BB84 zakłada, że agenci wielokrotnie powtórzą ten proces. Aby wygenerować i przesłać klucz, Alicja i Bruno raz po raz losują ustawienia polaryzatorów. Po każdym losowaniu Alicja wysyła w kierunku Bruna dokładnie jeden foton i w zależności od wzajemnych ustawień polaryzatorów dociera on do detektora lub nie. Bruno zapisuje pomiary ze swojego czujnika, to znaczy zaznacza 1, jeśli foton dotarł do detektora, lub 0, jeśli nie zmierzył nic. Alicja zapisuje polaryzację wysyłanego fotonu, notując 1 obok polaryzacji diagonalnej i pionowej oraz 0 obok antydiagonalnej i poziomej. W ten sposób każde z nich tworzy rejestr wysłanych bądź zmierzonych fotonów przy wylosowanych polaryzacjach. Rejestry te nie są jeszcze jednak kluczem. Aby go z nich uzyskać, Bruno oraz Alicja informują się klasycznym kanałem komunikacji, jakie były ich typy baz polaryzacji po kolejnych losowaniach. Bruno ogłasza, które fotony mierzył w bazie prostej, a które używając polaryzatorów z bazy skośnej. Analogicznie postępuje Alicja. Co ważne, jest to szczególnie wrażliwy na podsłuchanie etap protokołu. Dlatego agenci nie mówią, jakie polaryzacje dokładnie zostały wylosowane, a jedynie w której z dwóch typów baz prowadzili eksperyment. Dzięki temu, nawet jeśli potencjalny szpieg podsłucha ich rozmowę, nic mu to nie da. W następnym kroku zarówno Alicja, jak i Bruno wykreślają z rejestru te pomiary, w których ich polaryzatory nie były w tej samej bazie. To, czy foton dotarł do detektora przy niezgodnym ustawieniu baz, jest zupełnie przypadkowe i nie niesie żadnej pewnej informacji. W pozostałych przypadkach, czyli gdy bazy były zgodne, Bruno był w stanie jednoznacznie określić, jaką polaryzację wylosowała Alicja. Pozostawione w rejestrach Bruna i Alicji zera i jedynki tworzą binarny klucz. Tu kończy się kwantowa dystrybucja klucza, a zaczyna klasyczna kryptografia. Dysponując tajnym kluczem, wiadomość można zakodować jedną z setek tradycyjnych metod i zaszyfrowaną wysłać SMS-em, pocztą czy w dowolny inny sposób. Aby protokół BB84 był w pełni bezpieczny, należy jednak spełnić 2 techniczne warunki. Po pierwsze, losowane polaryzacje muszą być naprawdę losowe. Po drugie, laser Alicji musi zawsze generować pojedyncze fotony w każdym impulsie. Kwantowa dystrybucja klucza to nie tylko naukowa ciekawostka. Protokoły bazujące na BB84 są używane również poza laboratorium.
Pierwszym komercyjnym osiągnięciem na tym polu było dokonanie przelewu bankowego w Austrii w 2004 roku. Kwantową kryptografię spotkać można również w mniej oczywistych miejscach. Dla przykładu jej protokoły zostały wykorzystane do komunikacji podczas mundialu w Republice Południowej Afryki w 2010 roku. Od tego czasu technologia nie stała w miejscu i już w 2016 roku dosłownie wystrzeliła w kosmos. Dosłownie, ponieważ właśnie wtedy pierwszy raz użyto satelity pośrednika do bezpiecznego przesyłania klucza między laboratoriami w Chinach i w Austrii. Świat zdaje się wchodzić w nową fazę informacyjnego wyścigu zbrojeń. Ten wyścig powinniśmy śledzić z większymi wypiekami na twarzy niż wyniki mundialu czy olimpiad, bo, cytując Abbe, zwycięzca bierze wszystko.